Cześć! Podejrzewam, że większość z Was, widząc thumbnaila, obrazek i tego pięknego zielonego dżentelmena tuż po mojej prawej oraz mój zielony makijaż, a także zieloną koszulkę, niemal od ręki domyślacie się, o czym będzie dzisiejszy odcinek. Nawet jeżeli tytuł dzisiejszego komiksu to Mandalorianin, na okładce macie Mandalorianina, to wszyscy wiedzą, że ten odcinek będzie o Baby Jodzie. Albo Grogu. Jakiś czas temu na moim kanale była recenzja gry Star Wars Ocalały i w moim osobistym odczuciu zarówno Cal, jak i Mandalorianin to są te postaci, które jeszcze ratują uniwersum Gwiezdnych Wojen od całkowitego upadku i zapomnienia, ponieważ, wybaczcie, ale ja w ogóle nie jestem fanem nowej serii filmów, natomiast jestem ogromnym fanem serii Mandalorianin. Dlatego też w ogóle nie wahałam się w momencie, kiedy zobaczyłam okładkę tego komiksu, ponieważ bardzo chciałam poznać jakieś dalsze losy Mandalorianina albo jakieś historie poboczne związane z tą postacią. Tyle, że po przeczytaniu tego komiksu żadnej nowej historii nie poznałam. Bowiem komiks ten wcale nie jest związany z żadną nową przygodą naszego ulubionego Mandalorianina, mojego ulubionego Mandalorianina. Jest to bowiem adaptacja serialu z 2019 roku. Dlatego też pokrótce przybliżę Wam fabułę, ale podejrzewam, że większość z Was, osób, które oglądały ten serial już w 2019, będzie doskonale tą fabułę znała. Jest to bowiem historia Mandalorianina, łowcy nagród, który nazywa się Din Djarin. I podejrzewam, że i tak niezbyt poprawnie wypowiedziałam to nazwisko, dlatego zostanę przy Mandalorianinie, który dostaje pewnego dnia bardzo intratne zlecenie, którym płaci się bezkarem, czyli bardzo rzadkim metalem otaczanym czcią przez Mandalorian. Kiedy tytułowy Mandalorianin odnajduje swój cel, który okazuje się niesamowicie uroczym bobasem, wprawdzie 50-ponadletnim bobasem, ale jednak mimo wszystko dzieckiem, które potrafi władać mocą, musi podjąć decyzję, czy zamierza oddać dziecko, czy być może zatrzymać je dla siebie. A jeżeli tego dziecka nie odda, to jakie będą tego konsekwencje? Jeżeli oglądaliście serial z 2019 roku, to ta fabuła jest Wam z grubsza znana. I dodatkowo sam ten komiks, jak to adaptacja, posiada oczywiście pewne skróty, ale mimo wszystko jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co najprawdopodobniej widzieliście w serialu. Na kilkudziesięciu stronach tomu pierwszego zamyka nam się fabuła mniej więcej czterech pierwszych odcinków sezonu pierwszego, więc jeżeli dawno temu oglądaliście ten serial, to czytanie tego komiksu może być bardzo przyjemne, ponieważ sobie przypomnicie mniej więcej, co się działo i ponownie będziecie mogli polubić postaci zarówno Mandalorianina, jak i Cara Dune, która niestety zniknęła z tego serialu w kolejnych sezonach. Z kolei, jeżeli jesteście bardzo na świeżo z serialem i robiliście sobie niedawno binge-watching, czyli oglądaliście wszystkie odcinki jeden po drugim, to istnieje opcja, że będziecie musieli poczekać, zanim przeczytacie ten komiks, ponieważ nie będziecie mieć za bardzo radości z czego czytania. Chyba, że po prostu przynosi Wam to radość, porównywanie tego, co zobaczycie na ekranie, do tego, co przeczytacie w komiksie. Dla mnie osobiście będzie to ta pierwsza opcja, ponieważ ja oglądałam pierwszy sezon Mandalorianina zaraz po tym, jak ukazał się w Ameryce. Oglądaliśmy go bieżąco, z odcinka na odcinek, co tydzień i cieszyliśmy się, że Gwiezdne Wojny wciąż mają coś, to coś w sobie, co naprawdę nas do tej serii przyciąga. Mówię my, ponieważ oglądałam z kilkoma znajomymi i razem świetnie się bawiliśmy, oglądając kolejne odcinki i zostało nam to już po dziś dzień, że oglądamy na świeżo kolejne odcinki i poznajemy kolejne przeglądy Mandalorianina, bez względu na to, czy być może niektórym osobom sezon trzeci się podoba, czy nie, to ja akurat bardzo lubię ten serial. Jest to dla mnie taki bardzo przyjemny moment w tygodniu, kiedy mam okazję obejrzeć kolejny nowy odcinek Mandalorianina. Wróćmy jednak oczywiście do komiksu, ponieważ o komiksie w tym odcinku jest mowa przede wszystkim, a komiks ten, jak to adaptacja, prezentuje nam te wydarzenia, które widzieliśmy w serialu, w komiksowy sposób. Rodney Barnes, który jest scenarzystą tego komiksu i podjął się adaptacji tego serialu, według mnie odwalił kawał dobrej roboty. Komiks jest bardzo czytelny, bardzo przyjemnie się go czyta, kolejne elementy fabuły łączą się ze sobą, nie ma tutaj żadnych dziwnych przeskoków albo skrótów, wszystko jest bardzo fajnie przedstawione, i bardzo dobrze też przedstawiona jest postać samego Mandalorianina, który niewiele się odzywa. I tutaj kolejny ciekawy aspekt tego komiksu, że kiedy w serialu miałam okazję oglądać tę postać, za bardzo nie zauważałam, że ona aż tak dużo nie mówi. Podczas kiedy czytacie komiks i wertujecie już piątą z kolei stronę, na której są tylko i wyłącznie obrazki, a sam Mandalorianin nie wypowiada ani słowa,
to rzuca się w to w oczy. Oczywiście nie jest to minus, jest to taka specyfika tej postaci, jest to specyfika tego komiksu, że w tym konkretnym przypadku więcej będziecie ten komiks oglądać niż czytać. A ponieważ oprawa graficzna wykonana przez George'a Gentiego jest bardzo wysokiej jakości, to komiks ogląda się i czyta tak w tym momencie, kiedy akurat tekst się znajduje w tym komiksie, bardzo przyjemnie. Jedyną rzecz, która kłuje mnie w oczy, to wygląd Grogu na niektórych kadrach, ponieważ bardzo ciężko według mnie było przenieść tą przeuroczą mordkę Grogu Baby Yody do komiksu, tak aby to było w miarę adekwatne do tego, co mamy okazję zobaczyć na ekranie, a jednocześnie było bardzo urocze. Bo o ile ja tutaj mam oczywiście swoją uroczą maskotkę Baby Yody i w ogóle mam taki mały kącik w domu, który jest poświęcony Baby Yodzie, tak należy do wyznawców Baby Yody, bardzo lubię tą postać, co wykreowali twórcy serialu za pomocą tej przeuroczej maskotki, która nieustannie towarzyszy naszemu aktorowi podczas podróży, będzie bardzo trudne do przeniesienia do komiksu, nie tworząc jednocześnie takiej bardzo anime postaci, wiecie, z wielkimi, ogromnymi oczami i zdecydowanie zbyt uroczą posturą. Z kolei rysownik według mnie doskonale radzi sobie z tymi momentami, kiedy Mandalorianin ma okazję wspominać swoją przeszłość. Wtedy załamuje nieco kadry i prezentuje nam samego Mandalo myślącego o różnych wydarzeniach z przeszłości w bardzo fajny, graficzny sposób, co podkreśla zmianę kolorów oraz prezentację jego wspomnień w formie takich pourywanych kadrów. Tak samo sceny walki są bardzo dynamiczne i ogólnie ten komiks pochwaliłabym za oprawę graficzną. Natomiast jeżeli chodzi o scenariusz, też jest bardzo dobrze, ponieważ jest to adaptacja serialu, ale jest to adaptacja, więc nie mamy tutaj okazji poznać Mandalo nieco szerzej, nie mamy tutaj okazji poznać jego dodatkowych przygód, a śledzimy te przygody, które już się wydarzyły i możemy je sobie po prostu odświeżyć. Dlatego jeżeli macie ochotę dorzucić ten komiks do swojej kolekcji i uzupełnić tak samo jak ja mój ołtarzyk Baby Yody, to myślę, że jak najbardziej możecie to zrobić. Natomiast wciąż czekam na jakiś taki komiks, który opowie mi nieco więcej o postaci Mandaloriana albo o samych Mandalorianach, ponieważ oni tam naprawdę mają bardzo rozbudowaną historię. Kiedyś weszłam na stronę Star Wars Wiki i byłam całkowicie w szoku, ile tego jest, ile konfliktów Mandalorianie mają na swoim koncie. Wiem, że są setki książek na ten temat, ale nie czytałam ich, a czytałam skrót na Wikipedii i to już mnie przygniotło. A na sam koniec prezentacji tego komiksu mam dla was oczywiście przegląd wydania od Egmontu, które w tym przypadku jest takim standardowym wydaniem z tekturowymi polaminowanymi okładkami wraz ze skrzydełkami, gdzie znajdziemy informacje na temat twórców na jednym ze skrzydełek, a na drugi informacje na temat innych komiksów serii Star Wars. Jeżeli chodzi o dodatki, nie mamy ich tutaj za wiele, ale jest kilka. Na samym końcu znajdziecie ilustracje, które były okładkami alternatywnymi do poszczególnych zeszytów. Jedyne czego żałuję, że nie poświęcono tym ilustracjom osobnej galerii, dosłownie kilku stron, które prezentowałyby na jednej kartce jedną ilustrację, ale rozumiem, że była to kwestia oszczędności papieru, druku, żeby to upchnąć wszystko. Ponieważ łącznie tych okładek jest 12, a to oznaczałoby 6 dodatkowych stron, a to oznaczałoby podniesienie ceny zeszytu, więc w jakiś sposób rozumiem tą decyzję, ale mimo wszystko odrobinkę żałuję. Ja już wyraziłam swoją opinię, a teraz najważniejsze pytanie do was. Co wy myślicie na temat tego komiksu? Czy macie już go w swojej kolekcji? Czy kupiliście go tak, żeby po prostu sobie stał? Bo dokładnie wiecie, jaka jest tam fabuła. Czy być może na przykład dopiero z tego komiksu poznajecie fabułę Mandalorianina i być może zaciekawiliście się na tyle, aby sięgnąć na serial. Po serial. Komentarze są wasze, natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że prezentacja tego komiksu się wam podobała. Mam nadzieję, że zostawiliście już lajka, suba, dzwoneczek, udostępniliście to wideo i że spotkamy się ponownie przy okazji recenzji kolejnego komiksu. Dzięki raz jeszcze za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Baby Yoda, pomachaj do ludzi.